Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy test na żywo i recenzja, pierwsze wrażenie, no nie pierwsze, bo już używam parę razy, podkładu kolor z tej firmy Revlon. Ja mam go w kolorze 180 Sun Beige. Tutaj jak słyszycie w tle jakąś muzyczkę, to mój synek sobie coś tam ogląda. Ja mam wersję do cery tłustej i mam kolor 180 Sun Beige, nie wiem czy już to powiedziałam. Ja kupiłam ten podkład, jak byłam w Polsce, w Fashion House, to jest taki outlet w Piasecznie, ale nie pamiętam jak się sklep sam w sobie nazywał, niestety. Ale to był taki malutki sklepik, ja też w holu mówiłam o tym sklepie, bo kupiłam też tam tonik, screening. No nie pamiętam jak się ten sklep nazywał, niestety. Jest godzina 9 rano. My dzisiaj mamy w planie plac zabaw, więc będzie i trochę na dworzu, i trochę, że tak powiem, w budynku. Więc zobaczymy. Ja już go używam parę razy i już mam takie zdanie na ten temat, na jego temat jakieś, ale dosłownie parę razy, więc zobaczymy, co wy powiecie. Na twarzy mam ten nawilżający żel z Clinique, ten 3 kroki Clinique, ja mam ten stopień trzeci i to w sumie tyle. Pod oczy nałożę korektor z Maybelline. Taka jest konsystencja podkładu. Jest rzadki, ale nie spływa, ale też nie jest taki gęsty jak jakaś pasta albo coś takiego. Jest taki rzadki, nie spływający i największym minusem, jak dla mnie na razie, tego podkładu jest brak pompki. I mimo, że on jest taki dość rzadki, ale jednak nie jest taki płynący, no to trzeba chwilę trzeba poświęcić, żeby go wyciągnąć z tego słoiczka, no ale jestem w stanie na razie na to przymknąć oko. Nie mam żadnych niskodoskonałości na twarzy, tylko tutaj mam. I tutaj, jak zwykle, na linii żuchwy coś mam do przykrycia. Zobaczymy, czy on to przykryje. Więc do dzieła. Po raz kolejny. Jedno, co już wiem na pewno o nim, to jest podkład, który trzeba wklepywać. Próbowałam go nakładać pędzlem języczkowym, ale robiły się straszne smugi i bardzo źle to wyglądało. Więc to, co już wiem na pewno, to jest podkład do wklepywania. Albo gąbką. Nie próbowałam rękoma go nakładać. Jakoś tak przyzwyczaiłam się do nakładania czymś, że jakoś tak rękoma niewygodnie. Okay. Tak wygląda jedna cienka warstwa. Jak widzicie, on nie ma takiego wykończenia satynowego, jest matowy. Ale też moim zdaniem to nie jest jeszcze taki mat, taki suchy mat. On zastyga, więc jemu trzeba dać chwilę, ale na przykład teraz tak jak dotykam, to on się w ogóle nie lepi. I jest takie wrażenie, jakby się nic nie miało na skórze, ewentualnie jakiś taki delikatny krem bardzo. Tutaj nie przykrył, więc spróbuję tutaj troszeczkę dołożyć. Zobaczymy, czy to coś da. Jest lepiej, ale nie przykrył tego całkiem, ale okej. Mi zależy na tym, żeby on trzymał mat i nie błyszczał się i nie schodził, bo ja na twarzy jako takiej tutaj, gdzie bardzo widać, nic takiego nie mam, co bym chciała bardzo ukryć, a to zaraz sobie czymś przykryję. Ja dokończę makijaż i zaraz do Was wrócę, bo też z tego co zauważam, to ten podkład lubi sobie chwilę posiedzieć na twarzy, zestygnąć, tak się scalić ze skórą, a dopiero potem go należy przypudrować. Chociaż myślę, że jak ktoś nie ma bardzo przetłuszczającej cery, to myślę, że nawet mógłby zaryzykować i go nie pudrować, ale ja lubię mieć przypudrowaną twarz, więc ja na pewno go przypudruję, więc zaraz do Was wrócę. Tak wygląda wykończony makijaż. Wszystko utrwaliłam pudrem bambusowym z Paezę. Jest to mój ulubiony puder, którego używam zawsze. Na oczach mam paletkę z Catrice Absolute Rose, na ustach mam pomadkę z MAC-a,
kinda sexy, jest to pomadka matowa. My idziemy na zabaw. Myślę, że zrobię taki mały update tego, jak wszystko wygląda w środku dnia i pewnie jeszcze pod koniec dnia. My tymczasem idziemy się bawić. Wam życzę miłego dnia i zobaczymy się później. Jest godzina za 10 pierwsza, czyli minęło prawie 4 godziny. I sytuacja wygląda tak. Moim zdaniem wygląda w sumie prawie tak samo jak na początku. Dodam, że byłam w dworzu i byłam na placu zabaw w centrum handlowym, gdzie trochę jednak aktywności fizycznej zażyłam, bo ganiałam mojego małego synka, więc i czułam, że się trochę, może nie, że się spociłam, ale wiecie, jak to jest, tak się czuje człowiek trochę zgrzany. I moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Więc to taki był mały update. Ja się zobaczę z Wami może za 4 godziny, a może trochę później, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Dochodzi godzina 19, czyli mam podkład na buzi około 10 godzin. I wygląda tak. Moim zdaniem nie jest źle, bo on się tylko po prostu błyszczy i to jest kwestia ściągnięcia nadmiaru tego sebum jakąś bibułką, przypudrowania i myślę, że spokojnie jeszcze można go ponosić. Może się mi tutaj troszeczkę wytarł i tutaj przy nosie, bo dmucham nos i też mi się mała drzemka zdarzyła, więc na tym policzku spałam i wydaje mi się, że jak na to, że spałam na poduszce, to wygląda super. Róż się utrzymał. Nigdzie nie widzę, żeby mi powłaził w jakieś zmarszczki, czy gdzieś się zważył, czy coś się z nim stało takiego. Więc moim zdaniem na tych parę użyć, które już miałam okazję dotestować, jest naprawdę fajny, bardzo mi się podoba. I jego dużą zaletą jest to, że on jest bardzo lekki i nie czuć go na twarzy. To jest dla mnie naprawdę duża zaleta, zwłaszcza, że ja żyję w takim klimacie, gdzie jest gorąco. I to jest naprawdę ważne, bo jak mam taki podkład, który czuję, że mam na twarzy, to mam ochotę go zmyć od razu. A ten jest bardzo komfortowy i naprawdę jest na duże tak. I jak macie skórę mieszaną bądź tłustą, to spróbujcie. Myślę, że nawet jakbym go kupiła w tej regularnej cenie, jak jest w Hebe za te 70 chyba złotych, to bym nie żałowała żadnych pieniędzy na niego. Więc ja bardzo polecam. Więc jeżeli nie testowałyście go jeszcze, to przemyślcie, bo jest godny uwagi moim zdaniem. A tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!